Witam serdecznie, nazywam się Jakub Słonka, jestem odpowiedzialny za wsparcie dealerów, jeśli chodzi o dział obsługi posprzedażnej w firmie Bednar FMT. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na terenie gospodarstwa kombinatu rolnego w Kietrzu, gdzie parę słów na temat najnowszego agregatu uprawowo-siewnego, to jest Bednar model Efekta CE 12000. Parę słów chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, przedstawić tę nowość, która w dniu wczorajszym została w tym gospodarstwie uruchomiona. Siewnik Bednar Efekta CE 12000 jest wyposażona w sztywny dyszel, nogę hydraulicznie sterowaną, dmuchawę również hydraulicznie sterowaną, natomiast pozostałe funkcje, w które ta maszyna została wyposażona, elementy robocze są kontrolowane poprzez elektrohydrauliczny rozdzielacz z kabiny traktora za pomocą tylko jednego układu hydraulicznego. Agregat siewny jest wyposażony w dwa zbiorniki szczelnie zamknięte. Układ dozujący jest nadciśnieniowy, dzięki czemu możemy aplikować tym siewnikiem bardzo duże ilości materiału siewnego. Agregat jest również wyposażony w cztery osobne aparaty wysiewające, dzięki czemu oprócz tego, że mamy section control i rozłączanie co 3 metry, mamy możliwość wysiewu różnego typu ziarna z każdego zbiornika z inną dawką. Wysiew jest realizowany, tak jak wspomniałem wcześniej, przez cztery niezależne aparaty wysiewające. Aparat wysiewający, aparat dawkujący posiada w sobie wałek, są różne typy wymiennych wałków. Obudowa aparatu jest ze stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na wszelkie warunki atmosferyczne oraz odporność na chemię stosowaną w rolnictwie. Dawkowanie jest elektryczne, możemy brać prędkość albo z radaru, albo z sygnału GPS. Dodatkowo w przedniej części agregatu mamy spulchniacze zakołowe. W tym wypadku są to trzy ramiona i sześć niezależnie zawieszonych dysków systemu Coulter Profi. Agregat jest wyposażony w koła podporowe, po dwa z każdej strony. Dodatkowym rozwiązaniem jest w tym wypadku element uprawowy, jakim są dyski Coulter Profi, regulowane również elektrohydraulicznie, jak wspomniałem wcześniej. Oprócz nich agregat może być wyposażony również w dyski turbo, które nacinają nam powierzchnię pola w tych samych miejscach, co przechodzi redlica. Siewnik został zamówiony również ze znacznikami bocznymi, co prawda będzie współpracował z automatycznym systemem naprowadzania GPS, jednakże takie rozwiązanie jak znaczniki boczne również są w ofercie. Agregat został również wyposażony w spulchniacze zakołowe kół transportowych. W tym wypadku jest to teleskopowa rama, która w standardzie ma cztery elementy uprawowe, tak ażeby można było pracować również z traktorami wyposażonymi w koła bliźniacze. Ten agregat siewny, tak jak wspomniałem wcześniej, jest wyposażony w cztery głowice rozdzielacza. Gwarantuje to optymalny przepływ materiału siewnego, optymalne dawkowanie. Możemy również dzięki temu rozłączać, dzięki funkcji section control, mamy możliwość rozłączania wysiewu co każde 3 metry. Głowice wysiewające są wyposażone w czujniki przepływu oraz w aparaty ścieżkujące. Nowością w tym siewniku jest hydrauliczne regulowanie poziomu belki wysiewającej. Na belce wysiewającej są zainstalowane redlice w systemie PSP, czyli zawieszone na równoległoboku, dzięki czemu gwarantuje to optymalny wysiew, optymalną głębokość wysiewu, a dzięki temu, że możemy niezależnie regulować docisk i głębokość, możemy wysiewać różne typy ziaren na różne głębokości. Wszystko jest regulowane za pomocą układu elektrohydraulicznego. Redlice w tym wypadku zostały zamówione, czy tam odstęp międzyrzędzia został w tym wypadku zamówiony o szerokości 12,5 cm. Redlice są wyposażone w podwójne dyski, które są zainstalowane w offsecie, dzięki czemu przedni dysk nacina nam bruzdę siewną, a drugi dysk ją poszerza oraz czyści dysk pierwszy. Dyski również są czyszczone poprzez skrobak. W tym wypadku jest to skrobak z płytkami z węglika,
spiekanego, co gwarantuje optymalną żywotność takich skrobaków. Kółka kopiujące, kółka dociskowe w tym wypadku zostały zamówione o szerokości 65 mm. Na dłuższych redlicach mamy również zainstalowaną bronę posiewną, którą możemy regulować w kilku różnych płaszczyznach. Możemy regulować jej agresywność dzięki przekładaniu swożnia. Możemy całkowicie z niej zrezygnować w przypadku uprawy uproszczonej, gdy ta brona, palce brony zużyją się, możemy ją również opuścić nieco w dół, tak ażeby maksymalnie wykorzystać ten element roboczy do końca jego czasu żywotności. Kółka kopiujące są wyposażone w skrobaki ze stali. Głębokość jest regulowana elektrohydraulicznie poprzez klipsy, które zakładamy na siłowniki hydrauliczne odpowiadające za głębokość. Dodatkowo agregat jest wyposażony w znaczniki przedwschodowe, które automatycznie opuszczają się w momencie zakładania ścieżek technologicznych. Dodatkowym wyposażeniem, które jest bardzo komfortowe w przypadku pracy w nocy, pracy nad ranem albo wieczorem, są światła robocze, które są załączane bezpośrednio z monitora siewnika. Wspomniane wcześniej zbiorniki nasienne są nadciśnieniowe. Dzięki temu, że pokrywa jest stalowa, jest odporna na warunki atmosferyczne, trzyma ciśnienie w zbiorniku i tak jak powiedziałem wcześniej, to dawkowanie jest zawsze możliwie optymalne. Każdy ze zbiorników jest wyposażony w specjalne sito, dzięki czemu mamy możliwość oddzielenia, separacji elementów, które mogłyby wpaść do zbiornika, a nie są materiałem siewnym. Każdy z tych zbiorników jest wyposażony w osobną drabinkę, tak ażeby można było do niego wejść, oraz w światła, w instalację oświetleniową. Dla napełniania zbiorników z na przykład łyżki, ładowarki firma Bednar zaproponowała takie rozwiązanie, które pozwala na to, ażeby te nasiona, które będą sypane do zbiorników, do dwóch zbiorników jednocześnie, nie wpadały nam tutaj w lukę pomiędzy zbiornikami nasiennymi. Tę płytę instalujemy na górze zbiorników, natomiast na czas siewu, na czas transportu jest chowana w środkowej części przedniego zbiornika na sicie.